Żaden botoks ani cudowny krem nie wygładzi rys na waszym charakterze. Dla Indian Navajo bycie pięknym nie ma w ogóle nic wspólnego z tuszowaniem naszych własnych niedoskonałości. To coś znacznie więcej. Jeśli chcesz zestarzeć się godnie i w harmonii ze światem, to chorzo jest właśnie czymś stworzonym specjalnie dla ciebie. Dzisiaj przeniesiemy się do Arizony, aby nauczyć się od najlepszych, jak być walking in beauty. Zostańcie ze mną. Chorzo to najważniejsze słowo w języku Indian Navajo i ma ono tak szerokie znaczenie, że trudno jest w ogóle wyjaśnić nawet w kilku zdaniach, co tak naprawdę ono oznacza. Pojęcie to często jest tłumaczone jako równowaga i piękno. Nauki chorzo zostały przekazane Indianom Navajo od ich świętego żeńskiego bóstwa, czyli tak zwana kobieta z białej muszli, oraz przez świętych ludzi Navajo, czyli takie święte duchowe bóstwa Navajo. To złożona koncepcja filozoficzno-religijno-estetyczna, gdzie samo chorzo odnosi się właśnie do tych trzech sfer: filozofii, religii i sztuki, tudzież rękodzieła. Jako taka święta dla Navajo filozofia chorzo oferuje kluczowe elementy moralnego postępowania niezbędne do długiego i zdrowego życia, kładąc nacisk na relacje społeczne, na rozwijanie ciała, rozwijanie umysłu i duszy, a także na szanowanie wszelkiego życia. Niezwykle trudno jest przekazać, czym jest chorzo, ponieważ obejmuje ono zarówno sposób życia, jak i stan bycia. Chorzo odzwierciedla zarówno proces, ścieżkę, jak i samą podróż, gdzie celem jest stan dobrego samopoczucia. Zatem próby wyjaśnienia złożonego znaczenia chorzo zwykle kończą się jego zubożeniem i okrojeniem, tak? Bo chorzo można najlepiej zrozumieć, opisując cechy osobnika Navajo, który wyróżnia się w swojej podróży do tego szanowanego stanu istnienia. Starsi Navajo są idealnymi wzorami do naśladowania, gdyż zarówno otrzymali starożytne nauki chorzo, jak i mają wieloletnie doświadczenie w pracy nad osiągnięciem tego stanu. Ludzie praktykujący chorzo są skromni, ale pewni siebie, są delikatni, ale stanowczy i zdecydowani, są mądrzy i inteligentni, ale nie są odcięci od swoich uczuć. Są uprzejmi i pełni szacunku, ale nie ulegli. Cisi i uważni słuchacze, ale nie są nieśmiali. Są zdyscyplinowani, są pracowici, są sprawni fizycznie, silni, hojni, opiekuńczy, uczciwi, spokojni, kreatywni, twórczy. No właściwie wszystko, co najlepszego możemy o człowieku drugim powiedzieć, tak? A to wszystko przejawia się zarówno w ich mowie, jak też w działaniach. Chorzo naucza, że należy pielęgnować pełne szacunku myślenie, mowę i zachowanie, a relacje z wszelkim stworzeniem we wszechświecie powinny być wspierające i pozytywne. Bycie Indianinem to jest postawa, to jest stan umysłu, sposób bycia w harmonii ze wszystkimi rzeczami i wszystkimi istotami. Bez wewnętrznej harmonii nie możemy mieć harmonijnych relacji z innymi, czy to ludźmi, czy jakimiś innymi istotami. Piękno ma kluczowe znaczenie dla życia i dla myśli Navajo, podczas gdy społeczeństwa zachodnie postrzegają piękno jako aspekt fizyczny, czyjegoś wyglądu lub jakiejś rzeczy, to myślenie Navajo o pięknie wykracza poza to, co może być postrzegane bezpośrednio przez zmysły. Piękno według
chorzo wyraża się w uporządkowanych i harmonijnych relacjach z innymi ludźmi, z innymi częściami świata, przyrody oraz ze światem istot i sił duchowych. Piękno fizyczne widoczne u zdrowego człowieka lub na przykład w dobrze wykonanej tkaninie jest wyznacznikiem czegoś więcej niż tylko pustej urody. Jest zewnętrznym znakiem głębokiego i bardziej wszechogarniającego piękna. To piękno jest efektem dążenia do harmonii w życiu. Takie rozumienie piękna możecie odnaleźć w poezji rytualnej Navajo. Często jest tam mowa o walking in beauty, czyli chodzeniu w pięknie. Osoba, która jest walking in beauty, czyli chodząca w pięknie, to taka, która prowadzi swoje życie w harmonijny sposób i nieustannie działa na rzecz dobra. Jak praktykować chorzo na co dzień? Chociaż chorzo jest centralną koncepcją w życiu Navajo, która jednoczy współczesną społeczność Indian, tak, to każdy tak naprawdę sam musi zdecydować, w jaki sposób może ją realizować w swoim własnym życiu do tworzenia pozytywnego, pięknego, harmonijnego, szczęśliwego środowiska. Chorzo zachęca nas do cieszenia się darami życia, natury, zdrowia, ale także do pewnej samodyscypliny, zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Czasami jesteśmy przepełnieni gniewem i sfrustrowani. Bywa, że stan ten jest spowodowany przez siły zewnętrzne, na które nie mamy wpływu i nie możemy ich zmienić, tak? Kiedy jednak nie jesteśmy w harmonii, łatwo jest obwiniać swoją rodzinę, swojego szefa, sąsiadów, współpracowników, polityków, przywódców religijnych czy rządowych. Wszyscy są winni, tylko nie my sami, tak? Ale harmonię i równowagę można stworzyć nawet w obliczu trudności, kiedy nauczymy się kochać i ufać Bogu, a także sobie samym. Chorzo musi być nieustannie tworzone przez nasze myśli i nasze czyny. Więc jeśli sprawy nie układają się po Twojej myśli i zaczynamy odczuwać, że targają nami wiatry emocji, weź wtedy kilka głębokich oddechów, aż się uspokoisz, a następnie poproś Boga czy źródło, w zależności jak Ty to nazywasz, tak, o przewodnictwo. Jeśli nie możesz zmienić swojej sytuacji, poproś Boga, aby pomógł Ci przez to wszystko przejść. Zdarzyło mi się kiedyś podróżować przez Saharę i byłam wręcz przerażona panującym tam brakiem higieny i brudem w domach, w których mnie goszczono i gdzie przyszło mi spędzać noce. Wciąż modliłam się, aby następne miejsce było lepsze od tego poprzedniego, ale każde następne okazywało się jeszcze gorsze. W końcu pomyślałam, że powinnam raczej prosić o pomoc, aby przejść przez podróż z lepszym nastawieniem. Zmieniłam swoje nastawienie, zmieniłam swoje modlitwy i starałam się być ślepa na warunki, które panowały wokół mnie. Niemal natychmiast wypełnił mnie spokój i akceptacja, a miłość i hojność ludzi były wszystkim, co dostrzegałam i odczuwałam. Nie zauważałam już tego brudu, tak? Stałam się nieświadoma środowiska zewnętrznego. Przez modlitwę i przyjaźnie, jakie nawiązałam wtedy, przez szacunek i respekt, jaki im okazywałam, jaki mi okazywano, osiągnęłam wewnętrzną harmonię. I od tego momentu ci ludzie stali się moimi nauczycielami, którzy uczyli mnie swojego stylu życia. Także czasami warto nie prosić o zmianę sytuacji, ale o to, o siłę, żeby przez to przejść i jak najwięcej z tej sytuacji wyciągnąć dla siebie. Chorzo często jest również elementem sztuki i rękodzieła Navajo, tak? Wiele legend tego ludu nie istnieje do dzisiaj w formie ustnej czy w żadnej formie pisanej, ponieważ zostały one utrwalone jedynie obrazami i wzorami zdobiącymi na przykład wyplatane talerze czy kolorowe tkaniny wykonywane przez Indian Navajo. Dlatego chorzo pojawia się tak naprawdę w każdej dziedzinie naszego życia,
Stąd odchorzą, nie ma wymówki, bo można je praktykować, zmywając naczynia, smażąc naleśniki, czy nawet nagrywając filmy na YouTube'a, jak ja to robię w tej chwili, tak? Myślę, że łatwiej będzie Ci zrozumieć chorzo poprzez jego 6 atrybutów. Aby studiować, ale też doświadczać chorzo w pełnym jego zakresie, należy mieć na uwadze 6 odrębnych jego aspektów. Pierwszy aspekt chorzo to jest duchowość. I ta duchowość jest wyrażana poprzez modlitwę, poprzez rytuały, ceremonie, przez duchową i religijną praktykę. Nieważne jest, w co wierzysz, nieważne, co wyznajesz, powinieneś jednak praktykować duchową ścieżkę. Wybraną oczywiście przez Ciebie. Drugim takim aspektem chorzo jest szacunek, który winien być okazywany zarówno sobie samemu, jak również innym ludziom, a także naturze, zwierzętom, naszemu stwórcy. Trzeci taki aspekt chorzo to jest wzajemność. Wzajemność obejmuje pełne wdzięczności, akty wymiany, akty życzliwości, akty uczynności oraz oznaki uznania lub honoru. Nic nigdy nie jest otrzymywane bez dawania. A hojność jest tutaj niezbędna dla autentycznej wzajemności. Kolejny, czwarty chyba, tak, taki atrybut chorzo to jest dyscyplina. I jest ona tutaj rozumiana jako zaangażowanie w osiąganie celów życiowych poprzez codzienną aktywność w formie nauki, rozwoju osobistego, dbania o siebie, aktywności fizycznej i niesienie pomocy innym ludziom i innym istotom. Kolejny aspekt chorzo to jest myślenie, które winno być spójne i pozytywne, aby dobrze planować i organizować teraźniejszość oraz przyszłość. Myślenie jest tutaj bardzo ważnym elementem, gdyż jak pamiętacie, myśli rodzą słowa, słowa przeradzają się zaś w czyny. Kontrola własnych myśli pozwala zachować harmonię i spokój nie tylko w naszym własnym umyśle, ale również w naszym życiu. I kolejny aspekt chorzo, relacje z rodziną, z klanem, z plemieniem, ze społecznością, ale także z duchami oraz światem wszystkich żywych stworzeń, z przyrodą, z całym wszechświatem. Życie w stanie chorzo wymaga pewnej takiej kolektywnej świadomości, która wynika z powiązań i relacji między nami a innymi. My jesteśmy tutaj rozumiani jako takie kolektywne trójistoty złożone z ciała, z umysłu i ducha. A ci inni to bardzo szerokie pojęcie i obejmuje ono uniwersalną całość, czyli elementy przyrody, w tym zwierzęta, owady, stwórcę, święty lud Navajo, duchy, Matkę Ziemię, Ojca Niebo oraz odrębne cechy i cykle w naturze i we wszechświecie. Takie jak na przykład pory roku, noc, dzień, słońce, księżyc, gwiazdy, czas. Nauki chorzo kładą nacisk na szacunek dla zwierząt, żywych stworzeń, przyrody i elementów ziemi ze względu na ich wpływ, zarówno negatywny, jak i pozytywny, na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Uznając, że zwierzęta, wszystkie żywe istoty i elementy natury, woda, minerały, rośliny, powietrze służą jako źródła pożywienia, schronienia duchowego przewodnictwa i duchowego uznania, lud Navajo uważa je za święte. Świadomość tej nierozerwalnej współzależności między ludźmi a ich środowiskiem czyni nas jeszcze bardziej odpowiedzialnymi za szanowanie każdego aspektu nas samych oraz naszych nierozłącznych związków z naturą i wszechświatem. Równie ważne jak relacje z szeroko pojętymi innymi są relacje z samym sobą, które wymagają pełnego zrozumienia świętej natury, kolektywnego ciała, umysłu i ducha. Kiedy święty cud jaźni zostaje w pełni przyjęty, to osoba działa z ugruntowanej, skoncentrowanej na sobie perspektywy i jest przygotowana do rozszerzenia honoru na relacje zewnętrzne, które nie ograniczają się do innych istot ludzkich,
na waho często rozciągają relacje na zwierzęta, na duchy, na elementy natury. Stała praktyka szacunku dla siebie i innych pomaga człowiekowi opanować nauki na waho odnośnie chorzo i uświadomić sobie różnicę między pozytywnymi, pielęgnującymi relacjami, a tymi relacjami negatywnymi, destrukcyjnymi. Uznanie świętości siebie umożliwia rozpoznanie świętości innych, ustanawiając w ten sposób zasadniczą, współzależną, dynamiczną naturę relacji, tak? Które są postrzegane jako źródło stabilności i wsparcia. Każdy z nas posiada wrodzoną zdolność do osiągnięcia pełni szczęścia, zdrowia, równowagi i harmonii poprzez uważną i świadomą praktykę atrybutów chorzo. Bywa, że chorzo zostaje zakłócone w wyniku nieodpowiedzialnych myśli, mowy lub zachowania, co skutkuje dysharmonią. Jednak zawsze jest nadzieja na przywrócenie zdrowia jednostki, społeczności czy nawet całego środowiska. Niekiedy jest do tego potrzebne dodatkowe wsparcie ze strony uzdrowiciela, dalszej rodziny, duchów, natury czy świętych ludzi Navajo. Wtedy wykonywana jest taka święta ceremonia uzdrawiająca chorzo. Ona jest nazywana Blessing Way. W przeciwieństwie do innych ceremonii uzdrawiających, Blessing Way nie ma na celu leczenia choroby, a jedynie przywołanie pozytywnych błogosławieństw i odwrócenie nieszczęścia, czyli tak jakby cofnięcie klątwy w naszej nomenklaturze. Rytuał trwa 2 noce i ma przyciągnąć moc świętych ludzi Navajo, czyli takich boskich istot nadprzyrodzonych, które nie tylko stworzyły wszystkie cechy ziemskiej egzystencji, ale stworzyły też rytuał Blessing Way i przekazały go ludziom dla ich korzyści. Sama ceremonia jest rytuałem kreowania i wykorzystuje się do niej takie piaskowe, uzdrawiające rysunki Navajo, które mogą Wam przypominać trochę tybetańskie mandale, mają jednak one zupełnie inne zastosowanie. Malowidła piaskowe rdzennych Indian Navajo nie są dziełami sztuki, stanowią one część skomplikowanego rytuału uzdrowienia. Są przygotowywane nie przez artystę, tylko przez szamana, który używa do tego celu naturalnie zabarwionych ziaren piasku i usypuje je ręcznie w takie geometryczne wzory i różne postacie, które mają opowiadać historię z mitologii ludu Navajo. Mogą przedstawiać przedmioty, takie jak święte góry, w których żyją bogowie lub legendarne wizje, a także ilustrować tańce lub śpiewy wykonywane podczas rytuałów. Kiedy piaskowy rysunek jest gotowy, osoba potrzebująca uzdrowienia jest proszona, aby usiadła na piaskowym obrazie. Według wierzeń Navajo malowidło piaskowe jest pewnego rodzaju portalem, tak, dzięki któremu uzdrawiające duchy mogą dotrzeć do pacjenta i go uleczyć. Po usunięciu choroby z człowieka uzdrawiające duchy powracają do piaskowego malowidła. Również choroba zostaje przeniesiona na sam obraz piaskowy, dlatego po ceremonii uzdrowienia obraz jest niszczony razem z zamkniętą w nim chorobą. Obrazy piaskowe, które można kupić jako dzieła sztuki czy dekoracje, to są wyroby komercyjne i nie mają one żadnego uzdrawiającego znaczenia, nie mają w ogóle z uzdrawianiem nic wspólnego, tak? Są to po prostu dekoracje. Ja chciałam Wam dzisiaj zaprezentować tylko 2 spośród wielu takich piaskowych rysunków. Będzie to obraz Świat i Droga Piękna, ponieważ służą one właśnie przywracaniu wewnętrznej i zewnętrznej harmonii chorzo, ludziom chorym na ciele lub na duchu. Znajdujący się w centralnej części obrazu Świat krzyż symbolizuje 4 kierunki nieba i 4 żywioły. Każde z jego ramion wskazuje na odpowiadające im bóstwa, które ochraniają świat z każdej strony.
Poziome ramię krzyża to aspekt żeński, a linia pionowa to są energie męskie. Połączone z krzyżem postacie to świat ludzki. Na przekątnych tego krzyża widzimy cztery święte rośliny: kukurydzę, fasolę, dynię i tytoń. Całość obrazu okala duch tęczy, który pozostaje niczym brama otwarty na wschód, aby pozytywne istoty duchowe mogły przez tą bramę przybyć. Z obrazem tym związana jest święta pieśń, która mówi o niestabilnej równowadze pomiędzy duchami a ludźmi i niesie przesłanie o potrzebie powrotu do harmonii przed sobą, za sobą, nad sobą i pod sobą. Ceremonia trwała niekiedy aż 9 nocy, przy czym piaskowy obraz był codziennie rano niszczony przez uzdrowiciela i tworzony na nowo. Piasek ze zniszczonego obrazu miał właściwości lecznicze i uzdrawiające, dlatego zbierano go na specjalną tkaninę. Uczestniczący w ceremonii Indianie zabierali go ze sobą po jednej garstce, tak, i nosili w takim specjalnym woreczku. Resztę piasku rozsypywano na północ. Tyle odnośnie piaskowego obrazu świat, natomiast obraz Droga Piękna został zdominowany przez świętą liczbę 4. Mamy tu 4 kobiety, na co wskazują kanciaste głowy. Navajo zawsze przedstawiają kobiety z kanciastymi głowami, a mężczyzn z okrągłymi głowami, czyli odwrotnie niż u wszystkich innych plemion indiańskich z Ameryki Północnej. Owe kobiety symbolizują 4 żywioły, jak również 4 kierunki na świecie. 2 z nich są ciemne i symbolizują 2 ciemne połowy ziemi, a 2 z nich są jasne i symbolizują rozświetloną stronę świata. Również człowieku drzemie zarówno zło i dobro. Prawdziwa harmonia oznacza, że przeciwne sobie siły znajdują się w równowadze. Tę równowagę miał przywrócić człowiekowi właśnie nasz święty piaskowy obraz. W trakcie ceremonii przywołuje się istoty duchowe, które przywracają chorego do stanu równowagi, piękna, wewnętrznego spokoju i harmonii, a także pomagają mu pokonać zakłócenia duchowe, czyli chorzo właśnie. Całość obrazu znowu okala duch tęczy, który pełni tu również funkcję ochronną, znajdujące się na wschodzie wejście jest strzeżone przez 2 istoty wodne. Chcielibyście być Walking in Beauty? Ja bardzo. Dlatego kiedy wytykacie mi czasami w komentarzach, że z taką twarzą i nagrywam bez makijażu, w ogóle mnie to nie dotyka. Przeciwnie. Nie wszyscy potrafią się zestarzeć godnie. Nie wszyscy rozumieją, że fluid i botoks nie wygładzą rys na Twoim charakterze.
I że naturalny wygląd to nie jest zaniedbanie. Także wybaczcie, kochani, ale bezczelnie będę sobie dalej chadzać bez makijażu, ale w pięknie. Hołk!